Wiecie co? Cofnijmy się do szmaragdowego raju. Sprzedajmy przedmioty. Czekajcie, czekajcie, jak to zrobić. I pójdziemy uratować tego druida. Ale zanim to jeszcze zrobimy, chwileczkę, to pójdziemy jeszcze do ruin. Bo mam już, mogę już pułapki rozbroić. Zrobię resecik tylko na TikToku. No i teraz będę mógł otworzyć ten sarkofag, mam nadzieję. No. Dobrze, uda się. Co my tu mamy? Obietnica śmierci. Gdy włócznia chybi celu, następny test ataku postaci władającej nią przeciwko temu celowi zyskuje prawdziwe uderzenie. Ciekawe. Półtora ręczna. Kogo mógł mi używać? Klucz. O, i to klucz chyba do tych drzwi. Kogo mógłbym dać tą włócznię? Ten ma ten mieczyk. Ta ma te obuchowe. A może by jej dać ten obuchowy zamiast obuchowych, z nich używa. Półtora ręczna, włócznia, ładnie wygląda. Jak Amazonka trochę. Otwórz wytrychem. Uda się. A, i co te drzwi? Okej. Okay. Dobra. No dobra, to możemy iść z powrotem do miasta. Sprzedać trochę przedmiotów.
No na pewno nie 18 myślę. 18 plus. Albo 16. Nie wiem. Co za różnica. Dobra. Sprzedawanko. Need anything else? Of course. But please remember. You're not the only one in need. Dajcie momenci. Okay. Sprzedajemy. Ma coś mieć ładne. Miecz dwuręczny. Co tu jeszcze do sprzedania? Kurde, mam gorszą klasę pancerza niż... Rzuty obronne, zręczność plus jeden, o. A co on ma ciekawego? Wzmocnienie rzutu. Postać nosząca ten pierwszy otrzymuje premię 1D4 do obrażeń zadawanych z bronią miotaną. Łapać pocisków, to już widziałem. A to jest kostur? Kostur chyba. Raz na krótki odpoczynek odzyskujesz komórkę czaru poziomu jednego, gdy wykorzystasz trafienie krytyczne złodziejem czarów. O, chyba bym sobie kupił ten. Smoczy uchwyt. Zadaje dodatkowo 1-4 cięty płonącym celom. O kurde, rzadko płonące cele mam, ale no, obrażenia ma 5-13. Co tu jeszcze ma? Zbroja pierśniowa plus 1. Zyskaj premię plus 1 do rzutów obronnych i testów cech opartych na sile. Utrudnienie w testach skradanie się. A chwila, co ja nie mam, nie mogę używać ciężkich pancerzy? Jako barbarzyńca? Brak biegłości ciężki pancerz? Dobra, sprzedałem mu to wszystko. Ale to jest dziwne, że ja nie mogę. Łuk. Zastanawiam się, czy nie kupić łuku do mojego.
Czy nie zrobić, nie dać łuku mojemu, ile on kosztuje? 250. Chyba go wezmę i kurna dam temu wampirowi. Stworzenie wody. Ja takie same ma ten wyposażenie, jakby ten obrażenia. No bo kupił mu ten łuk, bo. To jest też średni pancerz. To jest średni pancerz. A co ona ma za pancerz? Ale ona ma już pancerz. A, on może używać, tak? Dobra. Odnośne obrażenia wybuchowe są zmniejszone o 1. Do rzutów obronnych testu cechy oparte na zręczności, to... Ale on te... A, on nie może. To jaki on ma pancerz? Lekki pancerz. Aha, dobra, czyli obuchowe w razie czego plus 1. A tutaj odnoszenie obrażenia cięte są zmniejszone o 1. Średni pancerz też. Dobra, czyli nic ciekawego. I te rękawiczki są ciekawe. Możesz przechwytywać pociski z ataku dystansowych bronią, zmniejszając zadawane przez ciebie obrażenia. I to też jest dla niego. Też mu kupię. A co? Kurna. Wydawajmy kasę. Jak tam gierka? Świetna, świetna. Polecam. A jeszcze od niej mogę posprzedawać rzeczy i od niego. Dobra, ten zakłada te rękawiczki i zakłada ten łuk. Well, Meh, is there anything you need? Act fast if you do. Just some bits and bobs I no longer need. A ja mogę na jeszcze raz te same rozmowy z nim przeprowadzić? Okej, okay, posprzedajmy. A grozłamany włócznik z okiem. Ja to zostawię, bo ja nie wiem, czy to jest jakiś. Nie wiem, przydać w jakimś kłeście. Beczka wody. Dzban. Zniewolony umysł. Nie wiem, do czego to do mi przyda się, ale zostawmy. I jeszcze od niego posprzedawajmy. Moneta duszy. No dobra. Super, no to ulepszyliśmy naszego wampira.
Bielizna Astariona. Ale co ja mam senny? Ja Diablo nie gram od 2 tygodni ponad. To naprawdę, Diablo nie jest ciekawą gierką. Naprawdę jest beta wersją. Ja tu nie mam o czym dyskutować. Nie ma o czym dyskutować w ogóle. Diablo jest słabą gierką. No. Okazało się, że jest po prostu nudny na dłuższą metę, więc jak mi... Nie muszę mówić tego, to chyba widać, czy nie ten. Dobra, a co tu jeszcze jest? Zobaczmy. A, tu jest ich obóz powyżej, tu jakaś mogiła. Aridan's back with his tail between his legs. I'm glad for your help, but I'd hoped you were Halsin. By all rights, he was a good man. I saw enough of him to agree. And I'm tired of good people dying. That's for sure. Dobra, idziemy po tego druida, słuchajcie. Właśnie tą misję będziemy robić teraz. Ale jeszcze zobaczmy, co tu się dzieje, bo nie odkrywaliśmy tego miejsca. Tu jakiś wiewiór. Zakładam, że to jest winda. Ani drgnie. Co to jest? Dlaczego mnie ten ktoś atakuje? Skrytobójca. Aha, ten gość jest tylko. Dobra, rozumiem. Oj, nie mam już drugiego poziomu. Ja muszę w ogóle wypocząć. Mobilizacja dystań. Wykorzystujesz 6 metrów szybkości ruchu. Przez resztę tury wykonujesz podwójny rzut na obrażenia od ataku dystansowego i stosujesz wyższy wynik. Super. Czy ja mogę w niego trafić stąd? Podejdę ile się da. Dostał. Let's find some prey. My faith will protect me. Ale go zwalnęła kurna jednym tym. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. O czym pani mówi? Monetę? Diabla pani? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Zdarzyło mi się być w Avernusie, ale nie służę żadnej diablicy. Ten strach zmiażdżył ci czaszkę jak skorupkę w jajkę. To ma być podziękowanie? Oszustwo, rozgryzłaś mnie. Oddaj mi monetę, a to nie będę ci tu coś zawracać głowy. Oszustwo.
ironies. Devils just can't stand to lose. Here. Now go back to the pit that made you. Why, thank you, dread slayer of bugbears. You shall live forever in my memory. Now take my regards back to that pouting Irenes and leave me alone. Then our interests barely intersect. I'm sure there are other bugbears to kill. Best of luck finding them. Moneta dusza, a to już jest druga, którą mam taką samą. Wiele machiny można nim zasilać. Jeszcze ich nie widziałem żadnej. Okej. Okay. Tepniemy się. I idziemy tu w lewo. O, oni nas nie atakują. Everything here is ours. Bugger off. Ale jestem sipski, zobacz co tu jeszcze jest. Nie jest kradzież od nich, widzę. Sklepik okradamy. Dobra, nic nie ma. Dobra, zakładam, że też tu nic nie ma. Idziemy dalej. Ogry. Tastes like chicken. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sours our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Show us the brand of the absolute. Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand. And you, a delicacy. Unless you bear the mark, of course. Nie mam żadnego piętna, oszustwo mogę to przebić. Jestem jeden z akolitów wybrany przez Absolut. Spróbujemy. O. Indeed. How re-
regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food? Not food. Friend. I've no use for the Absolute, or any god. I follow two masters only, gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold, and the rest sate my hunger for meat. Boss goblin give gold. We check brand. Good deal. No talk. Zapomniał goblina, powinieneś walczyć dla mnie. Kurna. I am, by all accounts, a student of higher commerce and extortion. Make me an offer. Tempt me. Dam ci 500 sztuk, żebyś wezwać, żeby móc wezwać was do walki. 1000 sztuk po tym, jak toczysz dla mnie walkę. Zapłacę ci świeżym miejscem zabitych wrogów, nawet nie będziesz żałował. Perswazja. Zmieniłem zdanie, oferta nieaktualna. Spróbujemy perswazję. O kurde, stopień trudności 20. Oh no! Żeś ponownie. Kurde. A slip of the tongue. You meant to make a better offer, surely. Zmieniłem zdanie, oferta nieaktualna. Odejdziemy, ja w ogóle nie wiem czemu. Tak. Poczekaj, który miał bohaterem? Mam najwięcej charyzmy. Ale Gale ma i tak najwięcej charyzmy. Tak. Tak. No dobra, ale... Popękana belka. Czyżby na łeb można im to zrzucić? Nie wiem, czy ich zabijać, co z nimi zrobić. Komedia i klęska. Tylko przez jeden sezon zobacz sztukę, która wywołała zamęt teatrzy, wiesz. Wędrowna trupa. Akt pierwszy, okej. Okay. Będziemy tylko czytać całości. Nie, no nie zabiję tak jak tamten gościu. Nie będzie takie łatwe. Poza tym chciałbym zobaczyć bardziej, co z nim mogę zrobić później. Nawet wręcz się obawiałem, że mnie zaatakują. Dobra, słuchajcie, idziemy, no to idziemy dalej tego questa. Czekaj, czy tędy, czy tędy? Tędy na górę. O tu. O, lekka kusza.
Ale nie można powtarzać tak tym. Poza tym nie mam charyzmy do... Nie mogę już powtórzyć tą samą postacią tego. Nie mam tyle charyzmy. Znaczy nie możesz jeszcze raz powtarzać tą samą postacią, a na innych mam mniejszą charyzmę, więc w ogóle nie dałoby rady. Obozowisko goblinów. Nie no, wrócimy się z inną postacią jakąś. Z nimi da się pogadać, czy da się chyba pogadać, tak. No dobra, idziemy pogadać. Unless you got another reason to be here, Fexite. Let's try to be diplomatic, shall we? Goblins don't come by the handfuls, but by the dozens. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Dopóki je wypocznę. O nie! Zastraszanie. Jestem... Szukam osobnika imieniem Halsin. Jestem najmikiem, a mój chlebodawca czeka wewnątrz z drogi, ale już. Ale śniące futro, mam to zwierzę, chyba należało do rodziny Nordilian Vargota. O! Nordilian Vargota. Wezwał mnie przywódz przywódca, oszustwo. Wykrycie myśli. Odczytaj myśli goblina. Spróbujemy wykrycie myśli. O, inteligencja minus jeden. Ale się udało. This better not be Minthara's messenger. If the boss finds out I gave him our time, it's me done. Jestem się posłańcem i mam zobaczyć Mintaro, okej. Jechała za tobą, co, to coś dobrego czy złego? Depends who you are. We're celebrating a raid. No better time in camp than this. Get yourself a bit of fun before it dries up. Rip the guts out of Joaquin's rest, we did. Inns are good for gutting. Lads even captured some duke. Worth celebrating, that is. No dobra. Stop fidgeting. Khan, call please the bloody wolves. More likely you gave them fleas, you filthy bugger. Przeszliśmy bez, wiecie, bez walki, no nie? Idziemy na imprezę goblińską. The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger. And turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me.
for the prism, and you will be worthy to stand beside them in my presence. A wreszcie się dowiemy, do czego ten przedmiot. Give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. I don't know what that toy of hers is, but I'm glad it's on our side. Najpierw przydałeś kilka słów wyjaśnień, czym jest ten przedmiot, który masz ze sobą. Ta wizja, ten głos, co to było, ta moc. Czy tak właśnie działam na innych, gdy używam przeciwko nim pasożytów? Wygląda na to, że ten bibelot jest ważny, pilnuj go. Trust me, I will. Let's keep going. Zgoda, czekaj, powiedz mi, czym on jest. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. Co takie jest we wrotach Baldura, czego mi nie mówisz? Wątpię, żeby to było wszystko, musisz być ze mną szczera. I am a servant of Shah. My home is a secret cloister in Baldur's Gate. I need to bring that artifact back there. No matter what. I can't tell you anymore. This mission required utmost secrecy. We all submitted to having our memories suppressed so that we couldn't betray Shah's confidence. If I reach my contact in the city, I'll have my memories restored. Until then, I have to guard the artifact with my life. There. You have the truth, for all it's worth. Let's continue. You worship Shah? Blimey. She and my beloved Mistra are not exactly friends. Nie bądź wobec mnie szczera, jak długo zamierzałeś trzymać to w tajemnicy. Myślałem się na sojusz, żeby zaczął ją szar. Nie wiem, co jest szar. Twoja wiara to nie moja sprawa. Cóż, dziękuję, że podzieliłeś się ze mną. Twoja wiara to... Nie myślałem, że reagowałeś tak pragmatycznie. Perhaps I should have told you sooner. Skoro prawda wyszła już na jaw, możesz powiedzieć coś więcej. Na przyszłość oczekuję, że będziesz wobec mnie szczera i na tym się poprzestajmy. Nie mogę ci ufać, lepiej od tej pory podróżujmy w sumie. Nie, na przyszłość oczekuję. Okej. Okay. Ciągnąłeś się? Super. Bo gierka jest naprawdę warta. Co ja chciałem zrobić? Chciałem odpocząć, słuchajcie, w obozowisku.